Cryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Cryptomasters. Dzisiaj będziemy mówić o Wenezueli, ale nie tylko, ale też o tym, co się z tym wszystkim wiąże, albo jakie są z tego bardziej globalne wnioski dla nas, bo są i to warto być ich świadomym. Na początku przypominam, że na dniach prowadzę ostatni w najbliższym czasie webinar z analizą newsów, ponieważ mam bardzo dużo tematów, dużo różnych rzeczy do ogarnięcia w innych biznesach, którymi się zajmuję, także no nie będę w stanie prowadzić tyle webinarów. Tak czy inaczej, zapraszam do wzięcia udziału w tym najbliższym, bo myślę, że też będzie bardzo wiele ciekawych wniosków. Linka do niego znajdziesz pod tym nagraniem, także możesz kliknąć i się na niego zapisać. Rząd Wenezueli chce karać za inwestycje w kryptowaluty, jak donosi portal bithub.pl. No i zamierzają po prostu monitorować rachunki bankowe, sprawdzać, gdzie te środki ludzi przepływają, no i jak nie daj Boże na jakąś giełdę kryptowalut, no to mają ludzie problem. Jaki problem, to się zaraz okaże. Natomiast operacja się nazywa Paper Hands i chodzi o to, żeby zablokować ucieczkę kapitału z Wenezueli. Bo ostatnio w Wenezueli jest kryzys, on trwa już dość długo, natomiast ostatnio on się jeszcze bardziej nasilił, ponieważ hiperinflacja wyniosła 16 000%. No i w związku z tym okazało się, że ten niestabilny Bitcoin, te kryptowaluty, które zaraz upadną, że ten Bitcoin jest dużo bardziej stabilny niż bolivar wenezuelski. Także ludzie poszli w Bitcoina, żeby nie stracić pieniędzy. Po prostu, bo cały ten ich papier, który mieli w rękach, no to można dzisiaj wykorzystać jako podcierkę do kibla i tyle. Natomiast Bitcoin trzyma swoją wartość, nawet jak spada, to w porównaniu do bolivara, no to jest dalej super opcją. Zapytasz, czemu Wenezuelczycy nie inwestują na przykład w złoto i srebro? Odpowiedź jest bardzo prosta. No niektórzy pewnie próbują, ale ogólnie również już teraz jest konfiskata złota i srebra. Przychodzą do domów, zabierają wszystko, co masz. No i tyle, tak wesoło się żyje dziś w Wenezueli, także radość na całego. I w dodatku, tak jak oni tutaj określili, wszystkie konta, które zidentyfikują jako związane z manipulacją rynkową, zostaną, czyli tak naprawdę z kryptowalutami w ogóle, zostaną surowo ukarane, a osoby odpowiedzialne za to umieszczone zgodnie z wymiarem sprawiedliwości. To jest zapewne błąd jakiegoś tłumaczenia, natomiast no, sądząc po tym, co się dzieje w Wenezueli, no to można się spodziewać, że ludzie będą trafiać do więzienia albo będą rozstrzeliwani nawet. Czemu by nie, jeżeli nie pasują do rządów. I tak to wygląda. Zobaczcie sobie na obrazku tutaj wykres. Mamy tutaj, jak Bitcoin był popularny w Wenezueli w ostatnim czasie. No i widać, że to jest wolumen obrotu Bitcoinem. No i widać, że delikatnie wzrósł. Zawsze tak się dzieje, jak jest kryzys w danym państwie. Przeżywaliśmy to już wcześniej w wielu miejscach, w Zimbabwe, w Indiach, w paru innych państwach. To się dzieje w Wenezueli. No i to każe zastanowić się, czy przypadkiem w praktyce Bitcoin nie ma czegoś z tego wirtualnego złota. No bo widzisz, zabrano im te fizyczne złoto, a to przy kryzysach nie jest zupełnie dziwną rzeczą. Natomiast Bitcoina zabrać jest nie tak łatwo. Oczywiście były 3 giełdy w Wenezueli, żadna z nich już nie działa. Możemy powiedzieć, opresyjny aparat państwowy reżimu wenezuelskiego doprowadził do usunięcia 3 giełd. No ale ja znam jeden taki kraj, w którym opresyjny aparat rządowy doprowadza do odejścia giełd z kraju. I z tego właśnie kraju opresyjnego nadaję do ciebie w tym momencie, bo niestety polskie giełdy też przecież uciekły. Tak czy inaczej, no w Polsce się jeszcze nie konfiskuje złota, no ale skąd wiesz? Skąd wiesz, czy jutro nie będzie takiego pomysłu, żeby wesprzeć wszystkie te genialne programy rozdawania pieniędzy, których nie ma? Nie wiadomo. Tak czy inaczej, jakie z tego są wnioski? Pierwszy wniosek dla nas jest taki, że papierowym pieniądzom nie możesz ufać. I nie chodzi mi o to, że zamiast papierowych należy używać karty, tylko że waluta narodowa, która tam daje jakieś gwarancje, że coś tam... Pamiętaj, co ci gwarantuje na przykład złotówka albo dolar. Czy złoty albo dolar, bo nie można powiedzieć złotówka podobno. Tak czy inaczej, co ci to gwarantuje? Jaką masz gwarancję? Ano masz gwarancję rządową, że ta waluta będzie przyjmowana w danym kraju. I to jest częsty argument, dlaczego niby fiaty są lepsze od kryptowalut, bo nawet kampania NBP była taka, że no, w kryptowaluty są do bani, no bo tam ci nikt nie zagwarantuje, że będzie to przyjmować.
A w przypadku złotego czy dolara masz gwarancję rządową. Tylko że tu jest taki haczyk, taka gwiazdka w umowie, można powiedzieć, że owszem, przecież Wenezuela dalej przyjmuje bolivara wenezuelskiego, tylko że on jest warty już na przykład 160 razy mniej. Tak? No to co mi z tej gwarancji, że dalej go będą przyjmować te papierki? Na przykład miałeś 1000 boliwarów, no i faktycznie państwo się wywiązało z obietnicy, a obiecali ci tylko tyle, że możesz dalej tym boliwarem płacić. A że kupisz już na przykład za tą samą ilość boliwarów, jak kupiłeś wcześniej samochód, to teraz kupisz masło, no to tego nie było w umowie, tego nie było w konstytucji i tak dalej. W związku z czym na tym polega wałek. Czy to się może stać w Polsce? Oczywiście, że to się może stać w każdym kraju na świecie. To nie jest tak, że o, to gdzieś tam, to tam, sram, nie wiadomo co. Poczytaj artykuły sprzed II wojny światowej. Na przykład sprzed miesiąca. Miesiąc przed II wojną. Co pisały polskie gazety? No, że jakieś tam niepokoje czasem są, że no, rządy próbują się dogadywać. No nie było tam takich rzeczy typu uciekajcie, wojna idzie, koniec świata. Nie było takich rzeczy. To przychodzi szybko. A hiperinflacja dzisiaj, bo wojny w tym rejonie naszym się niekoniecznie opłacają, a hiperinflacja to się zawsze opłaca. Bo zobaczcie, z czego wynika między innymi kryzys w Wenezueli. Dlaczego stworzyła ona swoją kryptowalutę? I to jest nasz drugi wniosek. Narodowe kryptowaluty to jest bzdura, to jest bullshit. Stworzyła Wenezuela swoją kryptowalutę Petro po to, żeby ominąć sankcje amerykańskie. No ale Donald Trump uniemożliwił jej zakup przez no, Amerykanów, można powiedzieć. W związku z czym ten sukces kryptowaluty Petro wymienialnej rzekomo na baryłkę ropy też nie do końca się udał. Na chwilę oczywiście przyjęli trochę kapitału poprzez ICO, ale tu się skończyło. Natomiast zobacz, jest kryptowaluta narodowa, niby jesteśmy za kryptowalutami, ale inne kryptowaluty to blokujemy. To ciekawe. Za inne to będziemy rozstrzeliwać. Cóż za zabawa. Zatem drugi wniosek jest taki, że kryptowaluty narodowe to jest dno i to jest bezsens. To jest po prostu fikcja i w zasadzie to nie powinno być definiowane jako kryptowaluta. No bo kryptowaluta to jest projekt open source, który jest dla każdego i który nie ma centralnego emitenta i który rządzi się swoimi prawami, czyli prawami rynkowymi, prawami demokracji, można powiedzieć, a nie prawami jakiegoś rządu. I tyle. Trzeci wniosek z tego wszystkiego jest taki, że rządy w dzisiejszych czasach, ja nie wiem, ja się nie chcę wypowiadać o przeszłości, nie jestem historykiem, politologiem ani nic w ten deseń, natomiast w dzisiejszych czasach rządy stosują jakby, one dalej wierzą w kraje. Co mam na myśli? Ano, no, tak jak tutaj, masz Donald Trump, coś tam kogoś blokuje, robi komuś sankcje, tamten kraj przez to bankrutuje, to tamten kraj blokuje ludziom kryptowaluty i tak dalej. W dzisiejszych czasach rządy są wrogami ludzi. Naprawdę, ponieważ my żyjemy w świecie internetu, my żyjemy w świecie, gdzie ludzie się mieszają, gdzie narodowość ma znaczenie takie bardziej w sercu twoim, że czujesz się na przykład Polakiem, a nie w takim, że nie wiem, musisz koniecznie nie wiem, zawsze tylko kupić polski produkt, bo jak masz iPhone'a i Samsunga, to już nie wiem, nie jesteś patriotą i jesteś zły. Tak, te czasy już minęły po prostu, a rządy się nie będą potrafiły z tym pogodzić, ponieważ rządy zawłaszczają sobie kraj. Na tym to dzisiaj polega. A kraj jest wolny i rządom się to nie podoba. Że ty chcesz używać Bitcoina, a to oznacza odpływ pieniędzy za granicę, bo wchodzisz na giełdę na przykład choćby BitBay, która jest maltańska, albo Binance, który też jest maltański. Kupujesz sobie Bitcoina, nie wiesz od kogo kupujesz, może kupujesz od Polaka, może kupujesz od Rosjanina, może kupujesz od Amerykanina i to do nich idą twoje pieniądze za tego Bitcoina i tak dalej. Tak dziś wygląda świat. Kupujesz Windowsa na przykład albo komputer jakiś, który jest zrobiony w 27 państwach różnych, ten kapitał przepływa i rządom się to nie podoba. I one chcą z tym walczyć, ale to już jest walka nie do wygrania w tym momencie. Świat stał się tak wolnym miejscem, że nie w sensie powolnym, tylko w sensie wolnościowym, że to jest wojna bez przyszłości. I dlatego też rząd nie będzie dbać tutaj o dobro swoich obywateli na zasadzie fajnie kupują Bitcoina, trzymają swój majątek, dzięki temu nie zbankrutują. Nie, to nas nie obchodzi. To są tylko nasi obywatele, którzy nas wybrali, kij im w tyłek. My dbamy o to, żeby z Wenezueli, czyli z naszych portfeli, rządowych portfeli, nie odpływały pieniądze. Już nie daj Boże do Stanów. Na przykład i Stany robią to samo. Czemu cały świat teraz nie lubi Stanów? Bo Stany na lewo i prawo sypią sankcjami, pilnują. Stany teraz nie chcą, żeby ich fabryki, nie wiem, żeby ich samochody robili Meksykanie. Czyli nie umieją się pogodzić z czasami, w jakich my żyjemy. My żyjemy w czasach mobilności, w czasach, kiedy ludzie zmieniają
państwo zamieszkania, to już nawet nie miasto, ale państwo zamieszkania ludzie zmieniają po 5-6 razy czasem, jak trzeba i jak chcą. To dziś jest norma i rządy wydają się być ostatnimi, którzy chcą się z tym pogodzić. I dlatego będą wprowadzały te różne pierdoły, bo chciałyby zatrzymać obywateli dla siebie. To jest to. Nie wiem, może polski rząd w tym jest wyjątkiem, bo polski rząd i ten aktualny, i ten poprzedni, one się bardzo starają, żeby jednak dużo obywateli opuściło Polskę i płaciło podatki w innych krajach. Natomiast raczej w innym wypadku, w innych państwach to jest tak, że się starają na siłę trzymać ludzi i kapitał u siebie, żeby nie stracić pieniędzy swoich własnych, czyli państwowych, które zabierają. Tak to dziś wygląda. W związku z czym granice... Moim zdaniem, bo oczywiście to jest futurystyczna wizja, więc każdy może mieć swoją, moim zdaniem w przyszłości państwa, jakby obywatele wybiorą, że państwo to będzie tak jak miasto, czyli że powiedzieć jestem Polakiem to będzie coś takiego jak, nie wiem, powiedzieć jestem, nie wiem, z Wrocławia. Czyli gdzie się urodziłem, może gdzie mieszkam, ale to już nie będzie tak, że tam, zresztą to widać w świecie kryptowalut, gdzie każda kryptowaluta jest tworzona przez międzynarodowy zespół, są bardzo często Polacy, są Amerykanie, są Niemcy, są Chińczycy i tak dalej, dogadują się ci ludzie, nie ma problemu, polskie ICO zbierają po miliony, wiele milionów dolarów, mając same polskie nazwiska w składzie, już nikomu dzisiaj to nie przeszkadza, kiedyś była taka propaganda, że Polska to jest gorszy kraj jakiś i tak dalej. W świecie kryptowalut nikogo takie pierdy nie interesują, bo świat kryptowalut to jest świat przyszłości, świat, w którym narodowość jest po prostu symbolem miejsca urodzenia, ewentualnie języka, w którym najłatwiej się z tobą dogadać i to tyle. Po prostu. Także tak to wygląda. I w tą stronę świat będzie zmierzał, czy się to rządom jednego państwa czy drugiego podoba, czy nie. Natomiast... No rząd Wenezueli strzela sobie sam w kolano, znaczy walczy o swoje własne pieniądze, można, znaczy własne właśnie, państwowe, które chce sobie zabierać, ale na dłuższą metę no dojadą ich jeszcze bardziej i widać, jest kryzys, który będzie się pogłębiał. Tak czy inaczej, wniosek numer 4, kiedy jest kryzys, kiedy okazuje się, że te gwarantowane rzekome rządowe pieniądze nie mają już żadnej wartości, to wtedy Bitcoin, tak często nielubiany i hejtowany, pokazuje, że mimo swoich wahań różnych cenowych i tak dalej, może być fajną ucieczką. No, gdyby jutro była w Polsce inflacja 16 000% i jeszcze wojsko by chodziło i pod pretekstem czegoś tam zabierało złoto i srebro, no to niewiele jest możliwości poza kryptowalutami, żeby zachować jakikolwiek majątek. Po prostu niewiele jest takich możliwości. A kryptowaluty, żebyś stracił, no musiałbyś stracić życie, bo tak naprawdę nawet możesz pousuwać wszystkie swoje portfele, wszystkie aplikacje, mogą ci zabrać twoje smartfony, mogą ci nawet spalić twój portfel papierowy, to sobie zapiszesz hasła w głowie. W ostateczności, jakby już była ostateczna opresja, zapisujesz hasła w głowie i nikt ci tego nie zabierze. No chyba, żeby cię zabił, no ale to wtedy cię i tak nie interesuje, ile masz bitcoinów. Także to jest bezpieczna przystań i Wenezuela jest kolejnym z wielu państw, które to pokazuje. I to jest bardzo, no, mimo że w całym złym kontekście, ale to jest bardzo dobra wiadomość dla Bitcoina i dla kryptowalut. Napiszcie w komentarzach, co wy na to. Słyszymy się na YouTubie i na webinarze z analizą sytuacji rynkowej. Linka do niego znajdziesz pod tym nagraniem. Cześć!